było wtedy, w tych czasach. Tam się nauczył dobrze języka niemieckiego, później nawet już miał przepustki z tego więzienia, ale niemiecka służba tak wywiadowcza BND, Bundesnachrichtendienst, nie wierzyła do końca, że on jest autentycznym porywaczem i ktoś tam za nim chodził. Wrócił na początku lat 90. do miejscowości Z pod Elblągiem, tam do dzisiaj żyje spokojnie i sobie mieszka, ale te porwania właśnie na te Tempelhofy spowodowały, że Berlińczycy w warze swojej polskie linie lotnicze odszyfrowali ten skrót jako Landet auf der Tempelhof, czyli ląduje często na lot, który często ląduje na Tempelhof, lot Landet oft auf dem Tempelhof. I taki to właśnie tutaj epizod elbląski, właśnie też związany z lotnictwem. I ja już bym na tym, panie Zdarwie, skończył i oddał głos dla pana Tomasza Stężałka. Ja mam tutaj głos, dziękuję bardzo. Proszę państwa, no, tutaj Edward rozpoczął bardzo ciekawie, nie dorównam mu na pewno, jeśli chodzi o historię, którą będę opowiadał. Będę chciał troszeczkę większy okres czasu zamknąć, a mianowicie powiedzieć troszeczkę o okresie międzywojennym, powiedzieć, jak to wyglądało. No i przede wszystkim skupić się na tym najbardziej dramatycznym i jednocześnie najważniejszym chyba dla naszego lotniska okresie, mianowicie okresie wojennym. Otóż, proszę państwa, zaraz po powstaniu lotniska Eichwald, czyli to obecnego naszego lotniska Aerokluby Elbląskiego, bardzo szybko, bo już w 1915-16 roku powstała w Elblągu szkoła lotnicza, która zaczęła szkolić duże ilości pilotów, no, na potrzeby oczywiście lotnictwa wojskowego. Głównie byli to piloci, była pewna grupa też mechaników i obserwatorów, na początku balonowych, później już to byli obserwatorzy lotniczy. Wyszkolono, no różne źródła podają, od 200, nawet ponad 300 osób, trudno to jest określić, nie ma precyzyjnych, dokumenty nie zachowały się w każdym bądź razie. I proszę państwa, oczywiście zaczęto bardzo szybko rozbudowywać lotnisko, więc pobudowano już hangary, płyty postojowe, zaplecze socjalne, no było barakowe, ale baraki takie, gdzie no powiedzmy, jak piloci pisali zimą, no wiatr hulał powiedzmy, ale byli to ludzie stosunkowo młodzi i odporni na ciężkie zimy elbląskie. W każdym razie, proszę państwa, klęska Niemiec i podpisanie traktatu wersalskiego odbiło się także bardzo źle na lotnisku elbląskim, które już miało potężną infrastrukturę. Były plany rozbudowy, czy nawet mówiło się o przeniesieniu tego lotniska, ponieważ zdawano sobie sprawę, że no tu bliska lokalizacja linii kolejowej, która w sposób zakręca, tak? Tutaj mamy jezioro Drużno i problemy cały czas z wilgotnością lotniska, a więc z drenażem i pogodą, bardzo częstymi mgłami powiedzmy, czy niespodziewanymi powiewami wiatru, sprawiało, że właśnie nawet myślano o tym, że powiedzmy na początku lat tam 19-20 roku jakieś tam przebudowę czy przeniesienie lotniska dokonać. Traktat wersalski spowodował zniszczenie niemieckiego sprzętu i także dysponujemy zdjęciami, zresztą to pan Hans-Joachim Pfau, no, osoba, która dokumentuje na swojej stronie między innymi właśnie sprawy związane z lotnictwem, pokazują między innymi takie zdjęcia, gdzie pełno tych wraków samolotów, albatrosów na przykład, got, kadłuby powiedzmy skrzydła oddzielne są składowane. Tutaj niektórzy mieszkańcy Elbląga w jakiś sposób te rozkładane, rozbierane samoloty wieczorami czy nocami wynosili z hangarów i później w latach 20., kiedy już te kontrole oficerów francuskich czy angielskich, którzy tutaj co jakiś czas zajeżdżali do Elbląga, sprawdzali, czy te postanowienia traktatu wersalskiego są wykonywane. Gdy te kontrole ustały, ten samolot, jeden czy dwa, dwie maszyny tutaj, właśnie przede wszystkim Albatros, został odbudowany i tutaj wykonywano jakieś tam loty. Nie ma specjalnej informacji, jak często to się działo, z jakim skutkiem i tak dalej. W każdym bądź razie tego typu lotnictwo było tutaj podtrzymywane.
Zdecydowanie na lotnisko stało się miejscem no, rzadko wykorzystywanym. Mniej więcej sytuacja podobna do tej pory. No, wypasano tam zwierzęta, wiemy, owce, krowy wypasano, powiedzmy, i ta powierzchnia tego lotniska także odniosła duże straty z tego względu, że no, niepielęgnowana, bardzo pozarastała, okazało się, że znowu problemy z melioracją, także wtedy, kiedy już w latach, pod koniec lat 20, kiedy to lotnictwo w Niemczech, zwłaszcza lotnictwo komunikacyjne, zaczęło się rozwijać, okazało się, że Elbląg oczywiście, który ze względu na swoje położenie i wielkość miasta może być ważnym punktem etapowym na drodze lotniczej między właśnie Berlinem a Królewcem, ma duże problemy. Miasto poczyniło duże inwestycje, zmeliorowano ponownie płytę lotniska, pobudowano częściowo betonowe podjazdy, drogi, zbudowano już solidny murowany barak, a w latach, proszę Państwa, na początku lat 30., także wtedy, kiedy zaczęła rozwijać się komunikacja lotnicza, kiedy pojawiły się odpowiednie samoloty, przede wszystkim tutaj mówię o Junkersie F-13, jednosilnikowym, siedmioosobowym samolocie, można było także pomyśleć na przykład o budowie oświetlenia, czy no, stosunkowo prymitywnych, ale urządzeń nawigacyjnych, które sprzyjały wykonywaniu lotów. I Elbląg, proszę Państwa, jako lotnisko znalazł się na drodze komunikacji dalekiego zasięgu, pomiędzy Berlin, Królewiec i Moskwę. Tędy latały samoloty. Wykonywano też codziennie, przy dobrej pogodzie przede wszystkim, loty do takich miast jak Malbork, jak Gdańsk, jak Olsztyn, Allenstein, powiedzmy, i przy dalszej, powiedzmy, gdzieś tam rejony Tylży, tamże też samoloty zalatywały, o tym... Tak, gdzieś tam do Niemiec po prostu z przesiadką. Rozkwit lotnictwa, proszę Państwa, tak naprawdę to jest początek lat 30. W Elblągu, jak mówię, po pierwsze to jest ta komunikacja, tak? Dalej, proszę Państwa, w Niemczech wprawdzie szaleje kryzys, natomiast generalnie lotnictwo niespecjalnie na tym traci, ponieważ jest ono silnie dotowane przez kompleks militarny i powstają cały czas nowe konstrukcje lotnicze. W związku z tym także rośnie zainteresowanie, proszę Państwa, ludzi zarówno szkoleniem lotniczym, szybowcowym, podstawowym, spadochronowym, szybowcowym i później na samolotach silnikowych, ale także stają się bardzo popularne, proszę Państwa, pokazy lotnicze. I tutaj w Elblągu kilkakrotnie Elbląg gościł wielkie sławy, między innymi no, najsłynniejszego chyba awiatora okresu międzywojennego na całym świecie, czyli Ernsta Udeta, który tutaj wykonywał no, niesamowite akrobacje. Prawdopodobnie był to samolot Messerschmitt, w tej chwili typu już nie pamiętam, jedno płatowiec. Udet potrafił w locie odwróconym, tak, czyli głową w dół, lecąc tuż nad płytą lotniska, jakiejś tam pani z ręki chusteczkę zabrać. No, to w ogóle niesamowite historie. Takie cudy dokonywał. Inną gwiazdą lotniczą, która kilkakrotnie pojawiała się w Elblągu, była Elli Beinhorn. To jest pani, która latała na samolotach typu Klem 25, Klem 35. To były no, też doskonałe samoloty. Ona wielokrotnie konkurowała z Polakami w tych słynnych lotniczych challengeach. Między innymi bodajże zajęła drugie czy trzecie miejsce w tym roku, kiedy wygrali Żwirko i Wigura. Tak? Tam niewielką ilością punktów przegrała z nimi. W każdym bądź razie no, była to jedna z najsłynniejszych awiatorek owych czasów. Kobieta, której należały bardzo wiele rekordów lotniczych. I co ważne, kobieta, która no niespecjalnie korzystała, powiedzmy, z możliwości rozwojowych i
tego, co dawały Niemcy, już później Niemcy hitlerowskie, natomiast jakoś specjalnie z kierunku tego hitleryzmu ona tam nie ciągnęła, tak? Później zresztą wyszła bodajże za Amerykanina i wyjechała za ocean. Oczywiście, proszę Państwa, dla naszego lotniska i zresztą jak dla całego miasta, tak? Boom zaczął się wtedy, kiedy w 1933 roku doszli do głosu hitlerowcy. Musimy pamiętać o tym, że Elbląg jako miasto pruskie, jest to miasto przemysłowe, przemysłem ciężkim, przemysłem, który w czasie, przed pierwszą wojną, w czasie pierwszej wojny przede wszystkim skoncentrowany był na produkcji wojennej. Bardzo ciężko przeszedł okres międzywojenny, ten kryzys, tak? I tutaj te nakłady, potężne nakłady na rozbudowę przemysłu wojennego, prawda, wymusiły także działania w kierunku budowy zaplecza, tego zaplecza lotniczego i inwestycje na naszym lotnisku. I teraz, proszę Państwa, zgodnie z ideologią hitlerowską, bardzo szybko zaczyna się oddziaływanie przede wszystkim na młodzież. Powstają szereg organizacji, takich między innymi Narodowo-Socjalistyczny Korpus Samochodowy czy Korpus Lotniczy. I te organizacje tutaj w Elblągu także się dobrze rozwijają. Rozpoczyna się szkolenie, przede wszystkim szkolenie szybowcowe. Powstają szkoły lotnicze i to były kilka szkoły, były szkoły prywatne, szkoły, które później zostały upaństwowione przez narodowych socjalistów w taki czy inny sposób. I proszę Państwa, to szkolenie podstawowe wyglądało w ten sposób, że szkolono młodzież w latach 30. 36-39, w zasadzie całym sezonie wiosenno-letnim, kiedy tylko pogoda pozwalała. Natomiast już w latach 40., wtedy, kiedy rzeczywiście Niemcy zaczęły odszukać potężny głód pilotów, także młodzież elbląska, czy młodzież, która tutaj przyjeżdżała z całych Niemiec, także na przykład z Berlina, była szkolona przez cały rok. I jak donosiła prasa, w ciągu dnia potrafiono na przykład z jednego wzgórza zlotów na Modrzewinie na prostych szybowcach potrafiono za pomocą gum wykonać do 500 startów i lądowań. To świadczy o tym, jak potężna skala szkolenia młodzieży lotniczej tutaj była. Tak, wykorzystywano nie tylko, powiedzmy, to pole zlotów Eichwalde, tak, czyli nasze lotnisko, natomiast właśnie przede wszystkim ze względu na to, że to lotnisko elbląskie coraz bardziej przechodziło do funkcji lotniska szkolenia już zaawansowanego. Tutaj już powstały szkoły szkolenia podstawowego typu AB, dwie szkoły funkcjonowały, później szkolenie już zaawansowanego, także samolotów wielosilnikowych, na przykład Focke-Wulfów, typu szkoła typu C. Wyszkolono, trudno powiedzieć ile. Na pewno mówi się o liczbie około od 3 do znowu 5 tysięcy pilotów. Jeden z najsłynniejszych z nich, ten, który w 1943 roku tutaj się szkolił, Willy Reszke, wszedł do walki w 1944 roku i walczył na froncie zachodnim, tak, przeciwko bombowcom amerykańskim i brytyjskim i zestrzelił 29 czy 30 maszyn, był asem lotniczym, czyli takie najbardziej znane na znane nazwisko. Także na elbląskim lotnisku szkolili się piloci z innych krajów, chociażby z Chorwacji, było kilku Włochów, byli Bułgarzy, powiedzmy tych państw osi, tak? Tutaj dosyć dobre warunki mieli. Także dlatego, że Elbląg był stosunkowo daleko od działań wojennych, prawda? Poza 1939 rokiem, tym epizodem wrześniowym, skąd Sztukasy, powiedzmy, i Dorniery atakowały Polskę i to stosunkowo w krótkim czasie później te samoloty przeniosły się do Gryźlin, tam gdzie było bliżej. To lotnisko pełniło przede wszystkim funkcję właśnie lotniska etapowego, a więc tutaj lądowały samoloty wykonujące loty długodystansowe, lotnisko awaryjne i przede wszystkim lotnisko szkoleniowe. Poza jednostkami typowo bojowymi, które, jak powiedziałem, no, pojawiły się w zasadzie w sierpniu, we wrześniu 1939 roku, funkcjonowały tutaj przede wszystkim duża grupa od 1944 roku lotnictwa transportowego,
która latała na owych trzysilnikowych Junkersach. Ju-52, popularna ciotka Ju, te samoloty, które no, w wielu filmach historycznych też możemy oglądać. Ale co ciekawe, proszę Państwa, tutaj latały zdobyczne amerykańskie Dakoty, sowieckie Lisunowy, Jery i tak dalej, czyli cała, że tak powiem, tablica Mendelejewa samolotów, które mogły być wykorzystane, tutaj lądowały. Także wiemy na podstawie wielu zdjęć, ale także dokumentów, do których można coraz lepiej dotrzeć, że na naszym lotnisku korzystano z ogromnej ilości typów samolotów. Ja sam w bardzo krótkiej kwerendzie doliczyłem się 20 kilku typów samolotów z różnych państw, prawda? Czy to po zdobyciu, zajęciu Czechosłowacji na przykład bardzo dużo maszyny AVI, LETowy, powiedzmy, tego typu maszyny się pojawiały. Później pojawiły się nawet polskie RWD, nie pamiętam już który typ. No, na krótko, cała masa maszyn holenderskich, maszyn francuskich oczywiście, włoskie Fiaty się pojawiły, Savoie, także no, cała, że tak powiem, mieszanka tych maszyn była. I teraz, proszę Państwa, rola naszego lotniska, które cały czas, że tak powiem, rosło z jednej strony, z drugiej strony no, ewidentnie dusiło się w swojej bazie, prawda? Więc to też nie mogło być rozbudowywane, zwłaszcza że w pobliżu było lotnisko w Królewie Malborskim, które później było dwukrotnie bombardowane przez Amerykanów i miało betonowy pas. To lotnisko, proszę Państwa, zaczęło się w jakiś sposób dusić i stąd też znowu władze, że tak powiem, wojskowe przede wszystkim zastanawiały się nad budową, przeniesieniem tego lotniska. Prawdopodobnie była już jakaś taka wstępna decyzja zapadła, to jest teren obecnej Terkawki, tak, czyli wzdłuż drogi 22, gdzieś tam planowano budowę, zwłaszcza że w pobliżu były też budowane koszary artylerii przeciwlotniczej, więc jakieś tam zaplecze było. Duża infrastruktura mogła powstać. W latach 43-44, Państwo może o tym nie wiecie, natomiast w związku z tym właśnie z atakami amerykańsko-brytyjskimi na Królewo, na Königsberg, na bombardowanie Gdyni i tak dalej, rozbudowano wzdłuż Zatoki Gdańskiej sieć radarów. Sieć radarów obrony przeciwlotniczej i proszę Państwa także stąd też Elbląg, może nie bezpośrednio lotnicy, ale jednostki przeciwlotnicze zaczęły być tutaj też w Elblągu gromadzone i zbierane, zwłaszcza że tutaj też stopniowo Niemcy przenosili do stoczni Schichała produkcję okrętów podwodnych z tych stoczni, które były no, w centralnych Niemczech, powiedzmy, czy na Pomorzu zagrożone bombardowaniami i stąd też zwiększano obsadę tutaj obrony przeciwlotniczej, co też w jakiś tam sposób pewnie jest związane właśnie z jednostkami, z naszym elbląskim lotnictwem. Lotnisko znowu dramatycznie wraca, że tak powiem, do walki w styczniu, lutym 1945 roku, wtedy, kiedy podchodzą jednostki rosyjskie i już od 23 stycznia, proszę Państwa, kiedy Diaczenko, za chwileczkę to może pokażemy w prezentacji, przepraszam. Wykorzystam swoją prezentację. I proszę Państwa, w 1945 roku właśnie nasze lotnisko znowu przechodzi do funkcji bojowej. Tutaj masz. Okay. Tutaj mam akurat zdjęcie naszego miasta lotnicze zrobione zaraz po
zakończeniu walk, powiedzmy, i te typy samolotów, które tam kłukły się nad Elblągiem. Otóż, proszę Państwa, w związku z ewakuacją lotniska i całego miasta, codziennie, moi drodzy, wtedy, kiedy pogoda na to pozwalała, wykonywano nawet do 100 startów i lądowań samolotów transportowych. Czyli bardzo duże ilości. Były to przede wszystkim, proszę Państwa, osoby, które były ranni, gdzieś tam zabierani, ale także przerzucano sprzęt, przerzucano specjalistów wojskowych, ewakuowano na przykład cenne dokumenty. Jak się ostatnio dowiedziałem, właśnie drogą lotniczą ewakuowano część akt elbląskiej policji, prawdopodobnie też i gestapo. Tak to wyglądało. Daję ciut do następnego. Właśnie, w 1944 roku tutaj krótka taka informacja, jak to wszystko, proszę Państwa, wyglądało. To 39, prawda, czyli mamy te samoloty, Dorniery, czyli ołówki, Kampfgruppe 3, prawda, czyli pułku bombowego. Co ciekawe, proszę Państwa, w ubiegłym roku, część z Was pamięta na pewno Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze Denar w Gierszwałdzie, niedaleko Grunwaldu, wykopało szczątki samolotu Heinkel H-111 i, proszę Państwa, okazało się taka ciekawa zbieżność, że ten Heinkel należył też do tej samej jednostki, która pierwszego i kolejnych dniach września atakowała Polskę. W tym czasie ten samolot tam się rozbił. No właśnie, i tutaj mamy, proszę Państwa, szkoły lotnicze, które tutaj występowały. Ta grupa transportowa bardzo potężna, więc tutaj dziesiątki maszyn latały. Stąd też to, co kolega mówił, cała masa katastrof lotniczych, tak? Tego się nie dało uniknąć. Tutaj mamy, proszę Państwa, ofensywę sowiecką, która zaczęła zbliżać się do Elbląga. Tutaj krótkie podsumowanie historyczne, jak to, proszę Państwa, wyglądało. I może przejdźmy jeszcze. Sowieckie czołgi Dziaczenki, o czym była mowa. O, i teraz, proszę Państwa, lotnisko nasze zostało bezpośrednio zaatakowane przez czołgi kapitana Dziaczenki, prawda? Tutaj z Tomkiem Glinieckim toczymy taką troszeczkę medialną dyskusję, jak to ta trasa dokładnie wyglądała, ile ich tam było i tak dalej. W każdym bądź razie pewne, najprawdopodobniej trasa ta wygląda w ten sposób, czyli jak widzicie Państwo, czołgi z Dębice próbowały dostać się w stronę Koszar przy Królewieckiej, przepraszam, przy Grotkiera i tutaj ostrzelały lotnisko. No, historia opisywana właśnie przez sowieckich korespondentów i później powtórzona przez generała majora Gałkina jest taka, że Rosjanie, kiedy wyjechali, proszę Państwa, mniej więcej w tym miejscu, gdzie znajduje się sklep, salon Opla, w tej chwili troszeczkę wyżej, z pewnego wzniesienia, zobaczyli lotnisko. Ja tam, proszę Państwa, kilkakrotnie próbowałem to sprawdzić, jak to jest, nawet zdrapowałem się na dach weterynarii, żeby zobaczyć, czy nawet z wyższego poziomu jest to możliwe. Z weterynarii rzeczywiście widać odsłonięte lotnisko, ale wtedy musimy pamiętać, że ta część od ulicy Akacjowej była zasłonięta przez hangary. Prawda? Rosjanie tam stwierdzają, że widzieli tam samoloty, które startowały, lądowały, wszystko było pięknie oświetlone i tak dalej. Rozpostrzeli kanonadę i zniszczyli 15 Messerschmittów. Możemy się zapytać, skąd wtedy, kiedy było ciemno, bo była już godzina 17, powiedzmy, było warunki, śnieżek gdzieś tam popadywał, ale nawet gdyby nie, w jaki sposób oni mogli rozpoznać takie samoloty, prawda? Że to był akurat Messerschmitt, a nie inny i tak dalej. W każdym bądź razie ta opowieść o zniszczeniu samolotów, jeżeli nawet coś tam się udało im zniszczyć Rosjanom, to albo był to samolot transportowy, albo najprawdopodobniej jakiś szkolny. Wiemy, że na lotnisku znajdowały się i Focke-Wulfy, i znajdowały się Messerschmitty, ale znajdowały się one w hangarach i były naprawiane. I teraz, proszę Państwa, co się dzieje dalej z naszym elbląskim lotniskiem? Otóż cały czas, przez kilka dni, wtedy, kiedy Rosjanie atakują, następuje atak pancerny,
cały czas to lotnisko jest wykorzystywane. Wiemy, że lądują na tym samoloty. Jeszcze 27 ewakuowano za pomocą samolotów jakichś tam rannych i kobiety z pomocniczego batalionu Luftwaffe, jednostki Luftwaffe. I dalej, proszę Państwa, nad lotniskiem są dwie relacje, które potwierdzają, więc prawdopodobnie jest to wiarygodne. Doszło do dosyć ciekawej walki lotniczej. Lotnisko zostało zaatakowane przez grupę sowieckich Iliuszynów, szturmowików, i pojedynczy samolot niemiecki, pojedynczy Messerschmitt, prawdopodobnie, ja to w swojej książce opisuję, że on startuje tak romantycznie z Eichwalde, natomiast prawdopodobnie gdzieś tam z Królewa, czy gdzieś tam z Gryźń w czasie przelotu zobaczył tych Rosjan, jeden niemiecki Messerschmitt, cztery sowieckie samoloty zestrzelił. Na lotnisku, na lotnisku, proszę Państwa, które przechodziło najprawdopodobniej też kilkakrotnie z rąk do rąk, znajdowały się baterie armat przeciwlotniczych, słynnych 8-8, które wielokrotnie odpierały sowieckie ataki, zniszczyły wielokrotnie czołgi, ale także zestrzeliły sporo samolotów. Lotnisko zostało, to jest właśnie ten Achtung-Acht, 8-8, i proszę Państwa, samo zdobycie lotniska nastąpiło 6 lutego. Może daj następny slajd. Tutaj jeszcze mamy rosyjski as, Fiodor Mitrofanow, który zginął, najprawdopodobniej zestrzelony, albo miał awarię jakąś też nad Elblągiem. No i właśnie, to samo zdobycie lotniska. Otóż, proszę Państwa, Rosjanie przez kilka dni dreptali w miejscu, nie mogli przełamać niemieckiej obrony i decydowali się wczesnym rankiem na manewr ulicą Bema, przebili się ciężarówkami z desantem piechoty na mniej więcej w rejon rzeki Kumieli i z dwóch stron uderzyli na Niemców. Uderzenie było na tyle zaskakujące, proszę Państwa, że zapanował oczywisty chaos i wtedy rosyjskie jednostki z 321 Dywizji i 281 Dywizji stosunkowo szybko, w ciągu 2-3 godzin, zajęły bardzo duży obszar miasta, także zostało zajęte lotnisko. Wiemy, proszę Państwa, że co się działo zaraz po wojnie. Otóż jeszcze w czasie walk weszły na teren lotniska grupy sowieckich saperów, ponieważ teren był usiany niewypołami, próbowano to lotnisko jakoś przywrócić do używania. Okazało się, że nie było to możliwe z prozaicznej przyczyny, ponieważ zaczęły się roztopy, i tak jak to chyba jest nadal w tej chwili, to lotnisko nie nadawało się specjalnie do użycia. Dopiero wtedy, kiedy teren podsechł, mniej więcej od końca lutego, pojawiają się tutaj jednostki lotnicze rosyjskie. To jest pułk myśliwski, czy eskadra myśliwska, i pułk samolotów szturmowych IU-2. One przebywają tutaj krótko, ze względu właśnie na te trudne warunki. Zresztą później potwierdziły to lata 40. i 50., kiedy polski pułk szturmowców tutaj stacjonował. Lotnisko niespecjalnie nadawało się dla tak dużych i ciężkich samolotów, bez oczywiście odpowiedniego dbania. Natomiast zaraz też po wojnie, w kwietniu, w zasadzie w maju, pojawia się tutaj, i są na to zdjęcia z różnych uroczystości, francuski pułk lotniczy Normandie-Niemand, który tutaj między innymi przez Elbląg przebazowywał się w czasie powrotu do Francji. I to tyle, jeśli chodzi o ten okres przedwojenny i wojenny. W każdym bądź razie,